Dzień dobry, witajcie serdecznie w nowym dniu 24 maja 2023 roku. Pozdrawiam Was wszystkich słowami cytatów biblijnych, fragmentów haseł biblijnych, które dzisiaj będą nam towarzyszyć przez cały dzień. Jest to słowo z Psalmu 142 i 4 wiersza. Gdy duch mój omdlewa we mnie, Ty znasz ścieżkę moją. I drugi fragment stanowiący słowa Jezusa, zapisany w Ewangelii Świętego Mateusza w 11 rozdziale i 28 wierszu. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Także piękne słowa będą nam dzisiaj towarzyszyć. Myślę, że niezwykle ważne, niezwykle potrzebne, bo choć rozpoczyna się nowy dzień i mam nadzieję, że po tych kilku godzinach odpoczynku, mam to również nadzieję, że dobrego snu, jesteśmy pełni energii, nowych sił i nowych pomysłów, z którymi chcemy przystąpić do kolejnych zadań, które już będą na nas czekać. Niezależnie od tego, czy jest to praca, czy jest to troska o dzieci, czy dla osób starszych być może troska o swoje zdrowie i to, w jaki sposób będziemy dziś mogli ten dzień przeżyć. Moi drodzy, życzę wszystkim, żeby był to dzień, w którym będzie też obecna radość i poczucie, że Bóg jest blisko we wszystkich naszych sprawach. I tych dobrych, radosnych i wtedy, kiedy doskwiera nam słabość. Bo właśnie te fragmenty Pisma Świętego na dzisiejszy dzień mówią, czy przypominają o chwilach słabości. Jeżeli w psalmie czytamy skargę psalmisty, gdy duch mój omdlewa we mnie, to znaczy, że musi mieć poczucie jakiejś wewnętrznej słabości, jakiegoś przygnębienia, które sprawia, że brakuje mu radości do tego, żeby samemu też ze wszystkim sobie poradzić. Ale bardzo piękne jest też słowo z Nowego Testamentu, stanowiące zaproszenie Jezusa, który mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Na takie zaproszenie zawsze można czekać, kiedy jest nam trudno i kiedy jest nam ciężko. Dlatego być może, kiedy przeżywasz chwilę doświadczeń, nie tylko takich chwilowych, trudnych momentów, ale jeśli masz wrażenie, że sprawy, które cię obciążają, smutek, który doskwiera ci, choroba, która się przedłuża, cierpienie być może osoby bliskiej. Jeśli nie jesteś w stanie pomimo odpoczynku wykrzesać z siebie nowych sił razem z nadejściem nowego dnia, to warto odczytać też tę drugą część psalmu i przyjąć bardzo głęboko do swojego serca zaproszenie Jezusa. Psalmista mówi: Ty znasz ścieżkę moją. A to oznacza, że Bóg doskonale wie, jaką drogą idziemy. Czy jest to droga radości, czy jest to droga nadziei, czy droga pełna wyzwań i trudnych doświadczeń. Warto, żebyśmy w ciągu tego dnia, kiedy różne sytuacje będziemy przeżywać i kiedy być może będziemy zbliżać się także do końca, do schyłku tego dnia, będziemy zmęczeni różnymi doświadczeniami, może trudnymi rozmowami i spotkaniami z trudnymi ludźmi, żeby nie zapomnieć, że jest nasz Pan i najlepszy przyjaciel, który zaprasza nas do tego, żebyśmy do Niego przyszli i Jemu powierzyli swoje troski, a u Niego znajdziemy ukojenie. Być może znajdziemy Boga dzisiaj też w osobie innej osoby, może przyjaciela, może zupełnie obcej osoby, która wyda się bardzo bliską, która będzie potrafiła podzielić nasz ciężar i trud naszego życia. Niech tak będzie. Życzę wszystkim dobrego, błogosławionego, pełnego mocy i obecności Bożej dnia. Z Bogiem.